Siemano, z tej strony King Costa, Well, chyba nowy książę fitnessu, Well, najlepszy czekoladowy youtuber po tej stronie oceanu. Dzisiaj mam nadzieję, że wynagrodzicie mnie wieloma kciukami w górę i subskrypcjami, bo odsłaniam przed wami moją piętę achillesową, czyli trening nóg. Ale zanim opowiem, dlaczego jest to dla mnie taki problem i w czym on tkwi, sprawdźcie, jak robię przysiady. Ktoś by mógł zadać pytanie, panie, co tak płytko? Ale prawda jest taka, że odpowiedź na pytanie, jak głęboko należy robić przysiad, brzmi tak nisko, jak dasz radę. To brzmi wymijająco, ale tak naprawdę jest najbardziej precyzyjne. Dużo osób stara się, bo tak jest lansowane, że siadać tupą do ziemi, ale powiem wam, że w mojej 10-letniej karierze trenera spotkałem tak naprawdę bardzo mało osób, które były bez przygotowania gotowe do siadania maksymalnie głęboko. I o to właśnie chodzi, żebyśmy patrzyli bardziej na swoje możliwości i później na tej podstawie dobierali głębokość przysiadu. A dlaczego ja akurat nie mogę siadać dupą do ziemi, to opowie Mateusz. Konflikt panewkowo-łudowy to forma zmian przeciążeniowych dotykających staw biodrowy. Zazwyczaj to dotyczy ona albo głowy kości udowej, albo stropu panewki, w niektórych przypadkach obu tych struktur. Nie do końca wiadomo, skąd bierze się i powstaje, jak powstaje ten konflikt panewkowo-udowy. Jedno jest pewne, u większości osób tworzy się on we wczesnym dzieciństwie. Dotyczy częściej osób, które miały na przykład zaburzony wzór raczkowania w dzieciństwie, albo u dzieciaków, które za szybko zaczynały się wspinać na nogi. Dobra, bo ja nie zrozumiałem. Za dużo. Czy co się pieprzy? Co się pieprzy? W sensie, co nie działa wtedy? No ale to muszę pokazać, no chłopie, no to co mam, kurde, powiedzieć, że... No powiedz, że co, w którym momencie, bo ja nie zrozumiałem tego nic. W biodrze ci biodrze. Się psuje, no. I co, że co się dzieje w końcu, że nie pasuje, czy co? Że jest źle obciążony staw biodrowy, zły schemat ruchowy i przez to może dochodzić do przeciążenia stawu. Dobra, pokaż mi to. Patrzcie, jaki przystojniak. Generalnie to oba biodra Karola nie są idealne i widać, że z oboma stronami od lat dzieje się coś nie w porządku. Problem jednak dotyczy głównie strony lewej, w której jesteśmy w stanie wyznaczyć, troszeczkę zaznaczyć trochę większe zmiany zwyrodnieniowe i gorszy kształt głowy kości udowej. Kto wie, czy u Karola nie doszło w dzieciństwie nawet do jakiejś delikatnej formy martwicy głowy kości udowej. To są częste przypadłości u młodych, wysokich osób, które przebiegają bardzo często bezobjawowo. I bardzo możliwe, że Karola kiedyś tak samo dotknęła taka choroba wieku młodzieńczego. Na modelu możecie zauważyć, jak powinien być zbudowany w przybliżeniu oczywiście prawidłowy staw biodrowy. Ważne jest, żeby wiedzieć, że osobniczo niektóre stawy różnią się od siebie i to często dosyć znacznie. Aczkolwiek w przybliżeniu głowa kości udowej powinna mieć owalny, piłkowaty kształt, a szyjka powinna być ładnie wcięta. Jeżeli te rzeczy ulegają zaburzeniu, może to mieć istotny wpływ na biomechanikę biodra, jak i napięcie torebki stawowej, kondycję więzadeł oraz okolicznych mięśni. Efekt? Może to powodować znaczne ograniczenia mobilności, a w późniejszym stadium również znaczne bóle i dyskomfort w trakcie ćwiczeń i codziennego funkcjonowania. Tutaj widzicie zdrowy, poprawnie zbudowany staw biodrowy. U Karola w tak zwanym bonusie możemy zauważyć nadbudowę szyjki kości udowej, która już sama w sobie może powodować ograniczoną mobilność,
stawu biodrowego. Będzie to miało wpływ również na funkcjonowanie okolicznych mięśni. No bo to ja tak nie zrobię, nie? Jaki pokaż, jak ja nie mogę zrobić? Ty nie możesz zrobić w biodrze lewym rotacji zewnętrznej, co jest szczególnie rzadkim wariantem. Większość osób ma problem z rotacją wewnętrzną. Tak czy siak... Zawsze wyjątkowy. Tak czy siak brak poprawnych rotacji ma zawsze przełożenie na mniejsze zgięcie i wyprost w stawie biodrowym. Stąd te problemy chociażby w przysiadzie. Co, panie lekarz, będzie coś z tego? Idzie to topornie. Aczkolwiek jedyną sensowną rzeczą, którą na chwilę obecną możemy robić z tym biodrem, jest próba zmobilizowania go, utrzymania tej mobilności. No i tak na dobrą sprawę utrzymywania takiego stanu rzeczy. Zmian kostnych nie jesteśmy w stanie cofnąć, ale możemy zapobiegać ich nasilaniu się i systematycznie próbować podtrzymywać tą mobilność, która jest, a może przy dobrych wiatrach będzie to szło troszeczkę do przodu. Na pewno jest to proces długotrwały i siermiężny. No, mi się podoba. W końcu zabijałem lepszanie. Także mobilizujemy biodro, a później Karol ma zalecenia, żeby pracować nad tą rotacją zewnętrzną, której tutaj widzicie deficyt. To, czego nie będziecie widzieli, a co ja czuję, to że brak mobilności w biodrze wymusza nam większą mobilność w stawie kolanowym. Dlatego też kiepskie biodro może być przyczyną zarówno problemów w kręgosłupie, jak i w niższych stawach kończyny dolnej. Nad tym warto tak samo popracować. Rotacja wewnętrzna bardzo dobra, wręcz ponadprzeciętna, zewnętrzna biedna. Stan biodra Karola skonsultowaliśmy swego czasu z ortopedą sportowym, który zaproponował, że w przyszłości skuteczną metodą poprawienia sytuacji może być poddanie się zabiegowi operacyjnemu, aczkolwiek staramy się takie rozwiązania odroczyć w czasie tak długo, jak się da, ponieważ oczywiście nikt nie chce się kłaść od kopa pod skalpel. Nie jest to rozwiązanie uniwersalne, ponieważ przyczyna powstawania tych zmian przeciążeniowych tkwi w schematach ruchowych, w przeciążeniach, dlatego sam zabieg nie rozwiązuje 100% problemu. Już skończył? A, no w każdym razie nogi były zawsze moją piętą achillesową, bo nie do końca nawet wiedziałem, co mi jest, może mam krótszą nogę, czy jaki. W każdym razie dopiero po poznaniu Mateusza udało mi się dowiedzieć, co mi jest. To on naprowadził mnie na właściwą diagnozę. Zaczęliśmy terapię manualną i dzięki temu w końcu mogę progresować nogi. Kwestia butów na trening to nie taka łatwa sprawa. Ja sobie właśnie stosuję lifty Adidasa, bo podwyższona podeszwa z moimi problemami pozwala choć trochę pociągnąć dłuższy zakres, co jest dla mnie, nawet jeśli to kwestia centymetrów, to jest dla mnie na wagę złota. Ogólnie kwestia butów na trening to jest bardzo, tak jak mówię, złożona kwestia. Jak ktoś kogoś widzę, że na przykład robi boje, czy przysiady, czy ma wyciągnąć buta do biegania, to normalnie moja dusza płacze, a gdzieś na świecie prawdopodobnie, nie wiem, zabijana jest panda. Jeśli chcecie coś więcej o tym, no to nie wiem, no dajcie mi tak z 2000 lajków, bo znowu złożony temat. Nagrywałem coś o tym, co prawda, ale teraz bym to nagrał nieco inaczej. Chcecie znać moje aktualne zdanie w kwestiach butów na trening, to zapraszam. W każdym razie już wiecie, dlaczego ja zmieniałem w czasie treningu. Po prostu w pewnym momencie
zależy mi na płaskiej podeszwie w pewnym, na delikatnym podwyższeniu pod piętro. Bardzo duże znaczenie w moim treningu nóg mają ćwiczenia jednonóż, ponieważ tam, gdzie to biodro jest bardziej zabetonowane, gdzie jest mniejszy zakres, jak łatwo się domyślić, ta lewa strona jest trochę słabsza. Więc lecimy. Tutaj właśnie mamy przykład wyciskania jednonóż. Stawiam właśnie, przede wszystkim zaczynam od słabszej nogi. No i co, zależy nam mi na pełnym zakresie, czyli jak najniżej opuszczam i lecę do góry. Pamiętajcie, że co by się nie działo, odcinek lędźwiowy jest dociągnięty, pięta jest doklejona do sprzętu i nic złego nie powinno wam się dziać. Don't forget, send your shout dedications, send them via the Rinse FM Twitter, that's at Rinse FM, or you can send them straight to me, at Marcus Nasty. This one Callan happen. Kolejne kluczowe ćwiczenie, wykroki, kluczowe nie tylko w moim treningu, ale w treningu moich podopiecznych i to niezależnie, czy pani Basia ćwicząca rekreacyjnie, czy zawodowy sportowiec, z racji tego, że jest to jeden wykrok, to jest jeden z podstawowych wzorców ruchowych. No i tutaj najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać, trzymanaś kończyny, czyli w miarę możliwości biodro, kolano i stopa w jednej linii. Oprócz tego stopy trzy punkty podparcia, mniej więcej pod dużym, pod małym palcem, pod piętą, zawsze doklejone. Aha, no i robię w skarpetach. Też to często daję, w sensie bez butów robię to podobieżnie po to, żeby noga, w sensie stopa trochę popracowała. Tak jak mówię, z butami to jest złożony temat, ale czasami właśnie lepiej zrobić to bez butów, żeby trochę stopa też potrenowała, bo nie chodzi o to tylko, żeby się spompować jak kot. O to też to chodzi, wiadomo, ale też o warstwę zdrowotną. Ale to mówię, powiem wam może przy okazji jakieś odcinki, jak będzie czas, teraz widzicie. Dechu brak, kalorii mało, ale jakoś dajemy radę. Play a few more from them, and I'm gonna get straight back into it. Prosty to jest zakazane ćwiczenie. To jest kolejny przykład, o którym mówiłem. Pamiętacie film niedawny? Pięć rzeczy, o których znał, które chciałbym wiedzieć, zanim zacząłem ćwiczyć. Tutaj. I tam właśnie mówiłem o tym okulcie ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia po prostu są, można powiedzieć, w litanii, w Ewangelii, a inne są odsuwane od czci wiary. No i to jest właśnie potwierdzenie tamtego właśnie filmu, że ćwiczenia powinniśmy dobierać pod siebie. Z moimi problemami raczej robienie frontów w ogóle nie wchodzi w grę, więc muszę nabijać objętość na czwórki czymś i prostowanie na maszynie właśnie daje mi tutaj tego typu rozwiązanie. Tylko oczywiście to nie znaczy, że każdemu bym to zalecał,
No tu już jednak moje cele kulturystyczne biorą górę. Jednocześnie nie szaleję z ciężarem, bo rzeczywiście to ćwiczenie wykonywane niepoprawnie, zbyt dużym ciężarem, może narażać nasze stawy, szczególnie zadła przednie, na kontuzję. Lecimy! Mogę powiedzieć tyle. Koślawa noga to słabe obciążenie łydy. Nigdy jej tak dobrze nie zrobisz. Absolutnie kluczowe jest rolowanie, bo dzięki temu, szczególnie skupiając się właśnie na rejonach bioder, mimo że jest to trochę bolesne, mogę sobie zapewnić przynajmniej ciut lepszą mobilność dzięki temu, że tworzę te tkanki elastyczne. No ale oprócz tego roluję całą dolną połowę ciała. Właśnie, zapomniałbym, materiał o rolowaniu już mieliśmy. Sprawdźcie go sobie tutaj. Łydka siedząc, absolutnie kluczowa dla każdego, kto chce zbudować proporcjonalną sylwetkę. Z racji tego, że dopiero w zgięciu pracuje nam mięsień płaszczkowaty, czyli taki, który znajduje się pod brzuchatem łydki. To jest ten, to jest brzuchaty, a to jest właśnie płaszczkowaty. Ja się nazywam Karol Da Costa, to był mój trening nóg. Dajcie lajka, dajcie subskrypcję. Jak się oczywiście podobało, bo jak nie, i tak mam to w dupie, nie dam rady wstać. Siła żubra.